Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek Natura Train Driver 2. I dzisiaj widzę, że oczywiście ją źle wczytało przechwytywanie internetu. Czemu nie mam drugiego? A już wiem, czemu nie mam drugiego. No to, że mnie źle zrobił. Już jest lepiej. Dobrze, napiszemy zapytanie, czy się pan mieści w peronie. W międzyczasie po 25. Witam serdecznie na transmisji na żywo. Panie Sławomirze, generujemy rozkład. Zobaczmy, co tu wyjdzie nam. ...54 km. W tej pierwszej 59. Było to krótko. Aszkach postój. Próbujmy jeszcze raz. Już pana wyrzuciło. I znowu długie PH widzę. O. Aj, no właśnie, przecież teraz jest możliwość jeszcze ręcznego edytowania rozkładów. Jeszcze raz. Ekstra. To się cieszę, że jest ekstra. Trochę nad tym posiedziałem, nie da się ukryć.
czemu. Pan ma wyjazd 21. Że nic innego na razie nie ma do nas jechać, więc podamy mu już wyjazd. Jak się robi na kolei, jeśli jest to stacja początkowa, podajemy wyjazd pociągowi, jeśli wiemy, że będzie wyjeżdżał. Jak widać, scenerii jest więcej niż pociągów. Trochę niedobrze. Ale cóż, czy dzisiaj, że będzie możliwość porozmawiania z widzami? Ze względu na to, że jest sobota, więc też więcej osób ma czas, żeby pooglądać transmisję na żywo. Mi powiadomienie przyszło na telefon. Otrzymałeś dwa niesamowite prezenty. Fajne powiadomienie. Najbardziej lubimy. Chcemy zobaczyć, tutaj na stacji to wygląda. Jest podany. Świeci. Ludzie tańczą. I tak powinno być. Dziewięć wagonów, ładnie. Super. Czekamy, aż pan odjedzie. No niestety rozkład jazdy dzisiaj jest w miarę ubogi. Pan 7500 ma u nas postój manewrowy. Niestety, ta sceneria, nie da się wyjechać w drugim kierunku, jak możecie państwo zauważyć, są tutaj tylko koziołki oporowe. Nie ma wyjazdu w drugą stronę. Dobrze, jest 21 godzina odjazdu. Pociąg odjeżdża. Dobrze, my podamy już wjazd na Trzeszczy. Że pan też tam ma pecha. To nic, nie musimy się martwić. Oczywiście wy, drodzy państwo, widzicie wszystkie okienka w jednym miejscu na transmisji. Na jednym ekranie mam to porozdzielane.
pociąg wyjechał z peronów. A może będziemy mogli blokować? Nie podoba mi się to, że ten tu pan Luxtres, pomimo tego, że ma 18 poziom, to co chwilę jakoś mu dzisiaj rzucę internet. Nie jest to wina po mojej stronie, bo ja miał informację o tym, że są timeouty. Trzynaście 24 wyszedł. Bardzo mnie to nie cieszy. Dobrze, pan wyjechał, blokujemy sobie. Teo. Dobrze, i pan jedzie z Trzeszcza na Pszczyny na szlak MWA. Czyli z Trzeszcza na Pszczyny na szlak MWA. Okej. Oczywiście trzeba pamiętać, że kliknąć KO. O ile pan prawidłowo wjedzie. Akurat mu się udało, że go nie wyrzuciło. Czekamy sobie pomału przejazd. Czekamy, aż się właśnie lampeczka zapali. Jak się lampeczka zapali, możemy kliknąć, przejazd się zamknął. Godziny możemy panu zatwierdzić, że w tych godzinach przyjedzie. Dobrze, zatrzymał się, więc podajemy mu wyjazd. Osiemnaście 201 odjechał, dajemy informację do Pszczyny. Ale nie czekamy, aż pan odjedzie. Się właśnie zdzieje. Czekamy, aż wyjedzie, żeby móc otworzyć mu przejazd. Znaczy mu nie, tylko za nim. Bo on przejazd ma podany.
Dzisiaj taka spokojniejsza transmisja, mało się dzieje, a bardziej do porozmawiania. Specjalnie wybierałem taką stację, by mieć możliwość bardziej komunikacji niż tylko ciągle gnać po okienkach i zastanawiać się, co wpuścić, na jaki tor. Wyjechał, więc otwieramy przejazd. I czekamy na kolejny pociąg. Na szlaku jest 13:24 już. I zaraz pewnie będzie do nas wpadać. Co tutaj widzimy, jest na szlaku NE w Tarkowicach. Więc już ostatni odstęp SBL-ki. Nawet słyszymy już, że się przejazd zamyka, o ile nie będzie tym razem awarii. Widzimy też przejazd u siebie. Zmienić pozycję. Lepiej brać dyżur czy prowadzić pociąg. To zależy, co pan woli robić. Ogólnie na razie dyżurów, osób dyżurujących jest 41, a pociągów 37. Sprowadząc rozkład, to znaczy prowadząc pociąg, na pewno będzie więcej do roboty, bo no wątpię, że były postoje. Aktualnie. Zbyt długie. Wątpię, że były zbyt długie postoje. A na dyżurnych właśnie będzie się pan zmagał z tym, że no będzie mało tych rozkładów jazdy i będzie to bardziej spokojna gra, tak jak właśnie aktualnie to wygląda. Ale to mówię już, jak pan woli. Ja osobiście wolę sobie podyżurować, ale pociągi też prowadzę, ale to jest... Ja nie poświęcam na to zbyt dużo czasu, bo go nie mam po prostu. Na ile mogę, to sobie dziś na to pozwalam. Nowy, ale krótki. Dobrze. Pan 13:24 jednak przyjedzie i będzie chciał nowy rozkładzik. Uznajmy, że jest 50, czy 52 będzie. W takim razie zapisujemy. I zaraz będziemy robili mu RJ.
Dobrze. Przyjąłem. W takim razie. Pasażerski. Eje. Joty Grabowskiej. Na LC dajemy na 160. Odjazd. No dajmy te 13 minut, nie? Widzę, że to nie za bardzo. CSR? Może akurat? Wszystko tylko z tym PT. Bym zrobił szybciej odjazd. Okej. Okay. Czemu się nie mogę ruszyć? Okay. Wszystko. A że jak pan ruszy, to się będę mógł ruszyć ja. Utknąłem na dobre.
O nie, jednak nie utknąłem na dobre. Bodajże siadł. Ma mieć 59 odjazd, ale no, już wyjedzie z lekkim opóźnieniem. Ale dzięki temu ma dobry rozkład. No właśnie, rozkład jazdy tutaj goni, a tutaj zajmuje krańcówkami. Wie, że nie musi gasić lokomotywy, czy nie? Jedź pan. Ja się wziął i zatrzymał. Thank you.
Aha. Wsiął i zgasił lokomotywę. Dobry chłop. Dobry chłop. Wsiął i zgasił lokomotywę.